Didi, jutro spotkanie z Lechią Gdańsk, zespołem, który no, na razie spisuje się znakomicie. Także na pewno to będzie ciężkie spotkanie dla Krakowi, ale też z drugiej strony patrząc, Pasom całkiem nieźle się wiedzie w tych meczach z Lechią, no poza tym ostatnim pojedynkiem. Także myślę, że do Gdańska jedziecie z takim nastawieniem, żeby przywieźć tutaj na kałuży punkty. Oczywiście, tam każdy wie, no to nie tylko ten sezon, bo jak już kilka sezonów Lechia jest jeden z faworytów mistrzostw Polski. W tym sezonie bardziej tam konkretnie, bo są lidery, każdy wie, że bardzo dobrze grają tam w Gdańsku. I my jesteśmy świadomi, że czeka nas bardzo trudny mecz, ale jak już mówiłem, że kilka ostatnich meczy tam udało nas tam wygrać mecz nawet tam na stadionie Lechii i teraz musimy tam skoncentrowani, żeby anulować ten mocniejszy punkt Lechia, żeby tam wrócić do Krakowie z punktami. Dwa mecze za nami, po wznowieniu rozgrywek, zwycięstwo w Chorzowie, no i dość pechowy remis z Pogonią Szczecin, bo mogliśmy spokojnie ten mecz wygrać. Myślisz, że mimo wszystko, że to są 4 punkty zdobyte w 2 spotkaniach, że to jest jakieś takie światełko w tunelu, że jest cały czas ta szansa na 1. 8 dla Krakowi? Ładnie. Najpierw to fajnie, że zaczynaliśmy tej drugiej rundy zwycięstwo, a drugi mecz niestety tylko 1 punkt, ale to nasza pasja już taki nie jaki chcemy jeszcze, bo jest 5 meczów bez porażka. Ale niestety to tylko 1 zwycięstwo. Mam nadzieję, że będziemy wytrzymać tej pasji, jaki był ostatni sezon, że kilka meczów zwycięstwo. Oczywiście tam cały czas tam z drużyny Lechia, który jest bardzo mocny zespół, ale pójdziemy, żeby nie przegrać te mecze, jakie można tam uzyskać tam sobie 3 punkty. Nie można ciebie nie zapytać o Lechię tak indywidualnie, no bo przecież wiemy, że do Krakowi przyszedłeś właśnie z Gdańska. Czy takie spotkanie dla ciebie właśnie z Lechią ma jakiś podwójny ciężar gatunkowy, czy raczej mecz jak każdy inny? Nie, zdecydowanie to jest całkiem inny mecz i dla mnie to jest wyjątkowy, bo tam spędziłem tam 4 lata, które tam z kibicą do dzisiaj mi szanują, jak ja też szanuję, zawsze mówię, że będzie w mój serce. To są 2 kluby polskie, które zdecydowanie to jest Lechia Gdańska i Krakowie. Kraków, który będzie zawsze w mój serduszku, sobie, gdzie więcej czasu grał w całej mojej karierze, to zdecydowanie jest wyjątkowy mecz dla mnie. 4 lata w Gdańsku, 3 lata tutaj, pierwszy raz tam zrobił taki, jak nie był, jaki chciał, ale jakiś sukces. Zagrałem pierwszy raz puchar tutaj europejski, to tutaj w Krakowie. No to jest zdecydowanie, to jest wyjątkowy mecz dla mnie. Zrobię wszystko, żeby pomagać drużyna na tym bardzo trudnym meczu i mam nadzieję, że wracamy szczęśliwi. Czyli pewnie marzysz o tym, żeby wyjść na boisko, żeby zagrać w tym spotkaniu, co niestety w twoim przypadku no, nie musi być takie oczywiste, dlatego że trener Zieliński ostatnio stawia raczej na swojego rywala. Pewnie taka sportowa złość w tobie na wysokim poziomie, podejrzewam. Oczywiście, że tak. Mamy, jak zawsze mówię, nie mamy 11 zawodników, nie mamy 20 parę zawodników, które przygotują, że skoczy do pierwszej 11. Ja tak samo, tam nie grał te 2 pierwsze mecze, ale pracuję dalej, nie poddaję się. Pracuję ciężko, żeby jak dostaję moje szanse, mój 5 minut wykorzysta i później nie wychodzi do pierwszej 11 jeszcze raz.